Kawałek tego i kawałek tego miał. No wiem, a to był trudny już... plan też, wiesz? Masz trudny, bardzo trudny. Teraz jest okej. Okay. Teraz masz połówkę taką, tak. Super, no. Jest bardzo ładnie, telewizyjnie. Witamy widzów telewizorni. Jesteśmy ciągle w progresji, gdzie naprawdę odbywa się wyjątkowy koncert. Koncert Rock Aid Roll. Koncert charytatywny, wspaniali wykonawcy, świetni, dużo rock'n'rolla. Dzisiaj walentynki po polsku, więc śpiewane są kawałki po polsku tylko i wyłącznie. Jedną z wykonawczyń dzisiejszego koncertu była Kasia Binkowska. Cześć Kasia. Cześć Januszu. Again. Again, tak, to po paru miesiącach. Tak. Powiedz mi, czy dzisiaj się czułaś w swoim żywiole, czy to jest ten świat, który był na scenie, to jest twój świat? No oczywiście. Rock and roll to zawsze był mój świat i chyba to się nie zmieniło przez te kilka miesięcy. No ekse, pewnie, że tak. Powiedz mi o tym, o czym rozmawialiśmy tutaj na backstage'u na początku. Twój single Smoke of Cigarettes, tak. 5000 otworzeń. Tak? Czyli tak, 5, 5. Tak, tak, 9 dni chyba z tak, tego, co kojarzę. Tam tak. 10. To jest niesamowity wynik. Wiesz co, jak tak zobaczyłem tą zajawkę, którą daliśmy też na telewizorni i potem teledysk. Tak spojrzałem na tą zajawkę i mówię tak sobie, Kasia nam powiedziała w czasie wywiadu, że ty zawsze byś rockowa. Możesz mieć swoje jakieś tam naleciałości, jakieś wątki, ale ten nurt podstawowy to będzie rockowy. I tak sobie myślę, jaki będzie ten kawałek? Odpalam, to jest rock and roll. Czysty rock and roll, do którego nas przyzwyczaiłaś. Wydało mi się nawet, że to jest taki numer bluesowy. Fajnie, jest blues rockowy. Blues rockowy. Fajnie tak. To się wszystko, taki Gary Moore, wiesz, to uwielbiam takie granie. Ale później się rozwija, więc, więc później masz no taki hardkorowy bridge po drugim refrenie. Tak sobie to wyobrażałam i bardzo się cieszę, że tak to zabrzmiało. Fajny efekt. Czy to jest taka namiastka tego, co będzie na tym albumie twoim nowym? Tak. Tak, czyli tak, to, tak. Jest, to będzie ten klimat. Tak, to będzie taki klimat. Nie mogę powiedzieć, że każdy numer będzie w takim klimacie, bo mamy balladkę jakby tylko na pianino i wokal. Będą też numery troszeczkę bardziej popowe, konkretnie jeden. Natomiast jakby większość numerów na tym albumie będzie właśnie w takim nurcie klasyczno-rockowym, klasyczno-blues-rockowym. Czyli wracam do korzeni, tak jak obiecywałam, tak też zrobiłam. Dotrzymałaś słowa. Tak. Czy następne single już szykujesz, przygotowujesz? Szykuję, przygotowuję. Nie powiem jeszcze, kiedy będą. Natomiast tak, szykuję, przygotowuję, nagrywam. Koncerty, które pewnie się zdarzą wiosną, latem, to też ten nowy repertuar z tej nowej płyty będziesz grała już, czy jeszcze? Mam nadzieję, bo dopiero przyznam szczerze, że zaczynamy próby z zespołem Black Kay i zanim się ogramy, zanim to wszystko nabierze kształtów takich live'owych, to jeszcze troszeczkę czasu minie. Ja też nie chciałabym wychodzić z tym materiałem nieogranym w 100%. Chciałabym pokazać coś, co już będzie naprawdę fajnie wyszlifowane, że tak to nazwę. I wydaje mi się, że może w drugiej połowie roku ruszymy już z Black Kayem, bo też nie ukrywam, że teraz priorytetem dla mnie jest Still of the Night. Mam też koncerty w Lublinie właśnie z ekipą Wojtka Cugowskiego i Twistera i Andrzeja Bronisza. Także te koncerty są dla mnie priorytetem i muszę się do nich przygotować. Natomiast wydaje mi się, że w wakacje, już po wakacjach też Black Kay będzie gotowe, żeby pokazać ten materiał na żywo. Wspomniałaś
Still of the Night, powiedz, jak idzie sprzedaż biletów, jakie jest zainteresowanie tymi koncertami? Wiesz co, no Still idzie nam dobrze. Na razie nie jest to może jakiś kosmos, ale jeszcze mamy troszeczkę do tych koncertów. Pierwsze zaczynają się w maju, także jeszcze mamy czas. Natomiast ja jeszcze nawet nie zaprosiłam gości. A bilety sprzedajesz. Tak, bilety sprzedajesz, jeszcze gości nie zaprosiłam, ale biorę się za to już teraz. Powiedziałam, że po tym koncercie Rock and Roll już teraz my się musimy brać za naszego Steela i już od razu w poniedziałek mamy próbę. Także tak, no to jest teraz priorytet i już ciśniemy bardzo mocno ten materiał, żeby w maju wyruszyć z naszymi 80sowymi podbojami. Także na razie przyznam szczerze, że zainteresowanie jest ok. Wydaje mi się, że większe będzie bliżej koncertów. Przypomnij, co dzisiaj śpiewałeś, bo jest to jakoś umknęło mi, co było dzisiaj. Kosice, TSA i Mój Dom Iry. Miałam to śpiewać sama z Kubą, ale stwierdziliśmy na backstage'u z Łukaszem Drapałą i z Grzesiem Kupczykiem, że nie, no musimy pocisnąć to razem i zaprosiłam ich gdzieś tam dodatkowo jeszcze jako wsparcie w refrenie, bo to jest taki potężny utwór i mówię, chodźcie chłopaki zaśpiewajcie. Zresztą Kuba mówi, chodź, zgarnęły też chłopaków, będzie fajnie, no i tak na spontanie nie wzięłam ich na scenę i żeśmy ryknęli tam pod koniec. Tak, dzisiaj, jak wspomnieliśmy, koncert nazywa się Walentynki po polsku. Tak. Na poprzednim wywiadzie rozmawialiśmy o tym, na czym się wychowałaś, na jakiej muzyce rockowej. Wiemy, że to był heavy metal, muzyka hard rockowa. Powiedz mi, jeśli chodzi o polskich wykonawców, to było TSA, Ira, czy coś jeszcze? Czego słuchałaś, no, jeśli chodzi o polską muzykę? Głównie Ira, tak. No ja nie ukrywam, że wychowywałam się gdzieś tam, jak wchodziłam do rockowego świata na Irze z wczesnych lat. No i też, no, też nie ukrywam tego, no Małgosia Ostrowska, nie ukrywam tego, że inspirowałam się też swojego czasu bardzo dużo, może nie TSA, bo TSA to nie był do końca mój klimat, chociaż to też takie granie heavy metalowe po polsku, ale gdzieś tam, no Agnieszka Chylińska, Ena, tak. Ena, Małgosia Ostrowska, zachrypnięte rockowe głosy, to no nie ukrywam, że to była moja inspiracja, jeżeli chodzi o polski rock, tak. A słyszałaś dzisiaj, jak Majka Jeżowska śpiewała Ena? Tak, jasne, na próbie też nawet słyszałam i w ogóle byłam w szoku, no. Na zasadzie, what the, Majka, hello, naprawdę byłam w szoku. Majka poradziła sobie świetnie, zresztą uważam, że jest świetną wokalistką, bardzo świadomą tego, co robi. No i to był zaszczyt, kurczę, spotkać się z nimi wszystkimi dzisiaj na scenie i na backstage'u. Wspaniali ludzie, wspaniali artyści, wspaniałe głosy. Walentynki, to powiedz mi, czy jako nastolatka byłaś kochliwa, zakochiwałaś się, miałaś mnóstwo chłopaków? Nie? Wiesz co, no tak, no miałam trochę chłopaków, no i ukrywam, że miałam. Może to nie są, wiesz, nie liczymy w setkach, czy w tysiącach, czy w dziesiątkach nawet. No można policzyć gdzieś tam na palcach jednej ręki, ale wiesz, bo ja jestem długodystansowcem. Ja jestem tego typu osobą, że jeżeli już kocham, to kocham na maksa. No zresztą się z Pawłem jestem 10 lat już, teraz pyknie nam w maju. I ja nie lubię takich przygód, wiesz. Jeżeli chodzi o miłość, to ja jestem bardzo taka tradycyjna i staroświecka, tak. Uważam, że jeżeli dwoje ludzi się kocha, to wiesz, nie ma powodu, żeby się oszukiwali albo zdradzali. Ja zawsze wolałam zakończyć związek, jeżeli wiesz, zdarzyło się tak, że zakochałam się w innym facecie, to po prostu zawsze kończyłam. Nigdy nikogo nie zdradziłam. Uważam, że to jest najgorsza rzecz, jaka tylko może być. I no mówię, no ja jestem tradycyjna, jeżeli chodzi o takie rzeczy, tak. Uważam, że miłość to jest miłość. Jeżeli się dwoje ludzi kocha i to się udaje, to super. Jeżeli coś się psuje i nie da rady tego naprawić, to lepiej się rozejść i tyle. I tyle, no. That's it. A powiedz mi, czy, bo słuchasz różnej muzy,
Jakie są twoje, nie zapytałem cię jeszcze o to, jak są dalekie twoje horyzonty muzyczne, to znaczy gdzie sięgają, bo to jest muzyka rockowa, ale gdybym tak się zapytał na przykład o jakieś trip-hop, techno, jakieś rzeczy synthpopowe, takie rzeczy, czy coś, czegoś takiego słuchasz? Wiesz co, nie, kompletnie nie, nigdy nie słuchałam techno, tak wiesz, nie jara mnie ta muzyka, kompletnie. Czasami słucham sobie chilloutu, ale to tak wiesz, na zasadzie jestem na wakacjach, na plaży sobie coś chilluję, to wtedy sobie słucham chilloutu. Ale no oprócz rock'n'rolla, no to słucham czasami R&B. Hip-hop to nie jest mój świat. Bardziej R&B, jakieś takie popowe rzeczy, nie? To tak, ale nie, techno, takie hardkorowe rzeczy, to nie. Bardziej, zresztą wiesz, wolę muzykę żywą, taką, którą można zagrać na instrumentach, a nie taką, którą można puścić z loopa albo z keyboarda. Super. Liczy się rock and roll. To jest najważniejsza sprawa. Dobrze, Kasiu, będziemy powoli kończyć tę rozmowę. My życzymy tych koncertów, żeby było ich jak najwięcej. Dzięki. Still of the Night, żeby się fajnie rozwijało. No najnowszy single, ten następny, żeby był też udany. Na pewno będzie tych wyświetleń jeszcze więcej, bo ty jesteś taką dobrą firmą, ty jesteś taką dobrą, chciałem powiedzieć, rakietą, która mknie w wiadomym kierunku i zawsze dotrze do celu. Jesteśmy o to spokojni w telewizorni. Ty jesteś nasza, jesteś w telewizorni. Zawsze, no, zawsze będziemy cię promować, bo wiadomo, że jesteś sprawdzony wokalistką rockową Lwicą. Dobrze, to spotkamy się na koncertach. Śledźcie tak Kasię Bieńkowską na Facebooku, na YouTubie. Tak, słuchajcie płyt, singla, tego co się w ogóle będzie działo wokół Kasi. Zapraszam, dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki.